Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz, zapewne YouTube. Ostatnimi czasy dzięki uprzejmości firmy światbaterii.pl miałem możliwość przetestowania tych trzech powerbanków i o nich dzisiaj słów kilka. Serdecznie zapraszam! Każdy wie, że zawsze pod ręką lepiej mieć jakiś powerbank, aniżeli go nie mieć. Z racji tego, że tej energii nam bardzo często przy tym, że coraz więcej tego sprzętu nosimy, po prostu zaczyna brakować. No i tak, mamy tutaj trzy powerbanki, które znacząco się różnią jakby też pojemnościami, ale samym rozmiarem przede wszystkim. Dwa z tych trzech powerbanków, ten największy oraz najmniejszy, są z firmy Gainsel, natomiast ten środkowy jest z firmy Romos. Zaczynamy od tego najmniejszego i jego charakterystyka jest następująca. Mamy tutaj jeden port USB, dzięki któremu oczywiście możemy ładować tylko jedno urządzenie. Oraz mamy tutaj port micro USB, dzięki któremu ładujemy tak naprawdę samego powerbanka. Ten powerbank ma tutaj 6000 mAh pojemności i przy moim testowaniu, głównie związanym właśnie z ładowaniem iPhone'a 6, 6S, możecie naładować około 1,5–2 razy, nawet nie całe 2 razy. Czyli można powiedzieć, że przeżyjecie na nim takie kilka dni, bo powiedzmy, że iPhone'a się ładuje co 1,5–2 dni można ładować, więc na trochę Wam wystarczy. Macie tutaj też przycisk do włączenia tego powerbanka oraz sygnalizację diodami LED o pojemności naładowania, czyli jak macie 4 kropki, to macie setkę, jak macie 3 kropki, to znaczy, że jest poniżej 75 itd. Niewątpliwą zaletą tego powerbanka są jego wymiary oraz to, że jest naprawdę lekki, dzięki temu zyskuje bardzo na mobilności, bo może się zdarzyć nawet tak, że włożycie po prostu tego powerbanka do tylnej kieszeni spodni i spokojnie z nim będziecie też chodzić i nie odczuwać go. Teraz kilka słów o tym powerbanku od firmy Romos. Powiem Wam już na wstępie, że jest to chyba mój faworyt z racji tego, że świetnie on łączy wymiary, wagę tego urządzenia z jego pojemnością oraz dodatkowymi funkcjami. No a tymi dodatkowymi funkcjami jest m.in. wyświetlacz, który pokazuje procent naładowania. Możemy sobie tutaj go odpalić właśnie poprzez ten przycisk. Dzięki temu od razu wiemy tak naprawdę, na ile konkretnie procent jest naładowany jeszcze ten powerbank. Mamy też oczywiście trzy gniazda, jedno micro USB i dwa USB zwykłe, z tym, że przez jeden popłynie prąd o natężeniu 2,1 A, natomiast w tym drugim 1 A. No i mamy też tam oczywiście system, dzięki którym możemy naraz ładować jakby dwa urządzenia, to jest też oczywiście dobre. A dodatkowo to wszystko wzmacnia fajna funkcja, dzięki której po 60 sekundach nieużywania tego powerbanka on się z automatu wyłączy, to znaczy, że nie będziemy tak naprawdę bezsensownie marnować tej energii. Samo naładowanie tego powerbanka od 0 do setki zajmuje dobre kilka godzin, tu bym oscylował w granicach tego, co sprawdzałem, około 7-8 godzin. Natomiast ile czasu zajmie naładowanie naszego iPhone'a tym trzem powerbankom, bo te czasy naprawdę są bardzo zbliżone, to jest w granicach około 1,40–1,50 godziny, więc te czasy są naprawdę bardzo przyzwoite, tutaj nie ma się do czego przyczepić. W praktyce również wyszło to, że na jednym pełnym naładowaniu tego powerbanka możecie naładować 2,5–3-krotnie iPhone'a plus raz Apple Watcha. Teraz przyszedł czas na ten największy powerbank o największej pojemności, czyli 18000 mAh. Oprócz tego, że on jest naprawdę pojemny, jest też trochę ciężki, no i już ma takie większe wymiary, ma on też aż 3 porty USB plus 1 micro USB, więc to jest naprawdę już jakby potężna maszyna. Dodatkowo z tych dodatkowych funkcji tak naprawdę mamy tutaj dwie takie diody, które mogą służyć za latarki. No i mamy też poziom sprawdzania jakby naładowania poprzez takie niebieskie diody. No i przez to właśnie, że możecie ładować naraz aż 3 urządzenia, ten powerbank jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Pojemność jego wykazuje to, że możecie naładować iPhone'a 6, 6S, bo ta do tego się cały czas chce odnosić, przez około 5–6 razy, więc jest ok. Proces ładowania tego powerbanka od tej ostatniej niebieskiej kropki do maksa zanotowałem w granicach około 12–13 godzin, więc trochę musicie poładować, najlepiej w nocy. Również bardzo ważnym aspektem przy wyborze powerbanku na pewno dla Was jest cena. I tak kształtuje się w następujący sposób, że za ten najmniejszy powerbank zapłacicie niecałe 60 zł. Za tego mojego faworyta, można powiedzieć, trzeba zapłacić niecałe 99 zł, czyli już trochę więcej, natomiast macie możliwość ładowania dwóch urządzeń naraz, naładujecie je na pewno też więcej razy oraz macie ten licznik, który wskazuje, jaki jest procent naładowania samego powerbanka. No i macie ten największy, trochę z nim jest gorzej z mobilnością, natomiast macie niezwykłą zaletę ładowania trzech urządzeń naraz, jeśli tego potrzebujecie, plus jakieś dodatkowe diody, no i to, że on ma dość dużą pojemność, bo to jest już 18000 mAh,
magazyn, czyli tak naprawdę 3 razy ta pojemność, jeśli można tak to policzyć. Wszystkie te powerbanki oczywiście możecie zakupić na stronie światbaterii.pl. Natomiast jeśli wy mielibyście jeszcze jakieś do mnie pytania bądź do tych powerbanków, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się wam odpowiedzieć na te pytania. Znajdziecie mnie też również na Twitterze, na Facebooku. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!